Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager, kanale na którym prowadzimy karierę AS Roma i mam nadzieję, że ta Roma będzie w Lidze Mistrzów, ale o to naprawdę będzie ciężko, e, jednak mam nadzieję, że e, będziecie tutaj razem ze mną i że uda nam się na koniec jeszcze do tej Ligi Mistrzów dostać, chociaż będzie o to naprawdę, naprawdę trudno. Milan proponuje pieniądze za Zalewskiego, ale my Zalewskiego nie chcemy na razie sprzedawać. W ostatnim odcinku napisałem, e, powiedziałem, że Nikolo musi udowodnić swoją wartość i wy... Dajcie znać Nicolo e, swoimi komentarzami pod tytułem Nicolo Musisz i zobaczymy, co on na to powie. Zobaczmy. Przed nami starcie z Fiorentiną. Viola, chciałbym zauważyć, że jest zespołem, który e, w tym sezonie e, gra e, no, dużo gorzej niż w zeszłym, bo tam podnosili Puchar i byli też aktywni na rynku transferowym. No więc nie można ich lekceważyć, ale na pewno ta dyspozycja nie wygląda najlepiej. Przyjeżdżają do Rzymu, żeby stracić punkty. I tak też się dzieje. Balde zdobywa gola. Maggiore gra. Niezły mecz. Bo zdobywa gola także. Ale bardzo dobry mecz gra Zalewski. Okej. Okay. Zobaczymy. Eee, w takim razie. Jak to się poukłada dalej? No, eee, może to jest mecz, w którego on... Może ta sytuacja, taki drobny kryzys... Eee, których w piłce nożnej pełno to jest coś, co sprawi, że on się tu obudzi W ostatnim meczu dał asystę, słuchajcie. Więc na spokojnie. On, on nie odejdzie od nas na siłę w sekundę, więc wydaje mi się, że możemy sobie tu spokojnie jeszcze spróbować go przekonać. Tymczasem gramy z Milanem. No i zobaczymy to starcie. No, w takim razie Raspadori na razie straci podstawowe, znaczy miejsce w podstawowym składzie. Zalewski dostaje minuty od znaczy minuty na San Siro i je. No nie wiemy, czy wykorzystał. No niestety. No niestety, no, wpisał się bardzo niestety dobrze w, e, w nasz zespół, no, ale z drugiej strony, kurczę, ten Milan to jest na razie topowa drużyna, nie? I, I ciężko jest tutaj z nimi wygrać. Musimy mieć nadzieję, że Inter gdzieś tam też te punkty gubi, e, ale wygląda to niestety źle i to bezpośrednie starcie przede wszystkim. I ten remis e, przed tym bezpośrednim starciem e, kosztował nas tutaj. E, Kosztował nas tutaj, no, oczka. To, co bardzo istotne swoją drogą, mamy kolejną sytuację, w której te występy wyglądają odrobinkę gorzej, drużyny, a my dostajemy informację, że nie będzie w następnym meczu grał, jak on się nazywa? Kapitan, i to jest coś, co bardzo mnie dziwi, bo mam wrażenie, że te dwie rzeczy są ze sobą skorelowane. Nieważne. E, Andersen chce odejść. Zobaczmy, kto to jest. To jest goalkeeper. E, zwrócimy sobie na niego uwagę za sekundę. Na razie jednak ten Berardi, który wygląda naprawdę dobrze, e, jeżeli chodzi o overall, jest zawodnikiem, z którym chcemy tu popracować. E, dajmy mu to, bo to mu zajmuje najkrócej, więc e, tydzień. E, no jeżeli chodzi o tego bramkarza. Wiecie co, weźmy go sobie do drużyny seniorskiej, chłopak pójdzie na wypożyczenie. Głupio by było go stracić, e, więc e, trochę, trochę tutaj terroryzuje nas i, i wymusza, ale jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób przeżyć. Mm, więc wystawmy go na, na wypożyczenie. E, pyk, pyk, e, gdzie ty jesteś? Ty zostajesz, a ty dodaj do listy wypożyczeń od razu. Cyk, nara. E, a my jeszcze w składzie musimy zrobić jedną rzecz, bo ten Agirre mi tutaj to przypomniał. Chociaż Pellegrini może rzeczywiście nie zagra. Nie, tutaj nie ma problemu. Dobra, nieważne. Ważne jest to, żebyś ty stąd wypadł, pek, bo ty nas tu nie interesujesz. Więc to robimy tak i zapisujemy. Zatem słuchajcie, tu sytuacja jest Rozwiązana, no to co? Czekamy na to, co wydarzy się dalej. Gramy z Torino, ale nie w Pucharze, a w e, Lidze. E, tu od razu wpada z Coventry City oferta wypożyczenia. E, weźcie go sobie na dwa lata. Na luzie. Norweski bramkarz do Anglii pojedzie sobie na dłuższy czas, i uważam, że. To jest naprawdę sensowne miejsce do rozwoju dla niego i, i trzymam kciuki. Tymczasem Anderson ma dogadane już to wyporuszczenie, więc my to akceptujemy. To zależy tylko i wyłącznie od niego, czy on będzie chciał odejść, ale uważam, że naprawdę powinien to zrobić. My czekamy na kolejną porcję juniorów, ale fajnie, żeby ci byli naprawdę tacy, wiecie, wow, ale ci no nie są wow. Więc ich sobie odrzucamy. Patrzymy na starcie z Torino. Torino także całkiem wysoko w tabeli. Jeżeli chodzi o to starcie, to Znowu Baroł z przodu i tu Zalewski Dostajesz trzeci mecz z rzędu chłopaku Zobaczymy jak go wykorzystasz W Turynie Remisujemy Dybala strzela eee, Patrzymy na oceny Zalewski za... Czas... Oj nie spojrzałem na zawody W sensie e, spojrzałem na ocenę i o rentę I mi się zlało ale tam chyba było 6-3 też No i niestety my też gubimy punkty Co jest bardzo złą informacją eee, i, i, i zobaczymy, czy będziemy w stanie się odbić Sasuolo, które e, z tego, co widziałem, tam przygrało z Juventusem, więc e, ciekaw jestem bardzo, jak to będzie wyglądało. No my trzymamy to piąte miejsce w tabeli. E, jeżeli wygramy ten mecz, to skraca się dystans na dwa oczka do, do Interu, więc bardzo mi zależy na tym starciu. Eee, I zastanawiam się, jak, czy chcę coś zmienić. I chciałbym tutaj, żeby od pierwszej minuty zagrał Spinacola. Eee, chciałbym go zobaczyć tutaj. Eee, Raspadori wraca do składu. Dybala zostaje. Eee, czy chciałbym coś tu zmienić? Tak, Jorentę zagra w środku, po prostu nie na prawej stronie. I zobaczymy, czy to odda. Gramy u siebie. Wygrywamy 3 do 1. Balde strzela, Jorrentę strzela, Barrow strzela, e, Spinazzola gra bardzo dobre zawody. Okej, okay. czyli to wydaje się, e, że będzie forma, w której będziemy chcieli dojechać e, do końca tego sezonu. To jest. To jest ten układ, w którym Maggiore po prostu straci jak na razie miejsce w podstawowym składzie. No ale patrząc już tak stricte uwerolowo, no to to jest nasza najlepsza jedenastka, jaką możemy zaproponować, więc zostaniemy przy tym. No i tutaj Spinatcola dostaje okazję na prawej obronie, więc to sobie zapisujemy i lecimy dalej. A przed nami starcie, no właśnie, z Lasem Verona, a potem drugi mecz półfinałowy z. Eee, z y, Torino. Jesteśmy wypoczęci, jesteśmy głodni drugiego kompletu punktów z rzędu i wywozimy go z Verony, bardzo ważne zwycięstwo i zobaczcie, Maggiore wszedł sobie z ławeczki i zagrał naprawdę fantastyczne zawody i to mnie cieszy, słuchajcie, to mnie cieszy że tutaj e, widzimy takie pozytywne rezultaty e, że, że ci, którzy są sadzani nie płaczą nie jęczą, tylko grają i wygrywają dla nas mecze, to jest mega istotne, e, tymczasem my szykujemy się do półfinału z Torino e, i powiem szczerze, e, jest lekko podmęczony przed tym meczem półfinałowym Dybala i dostanie szansę Zalewski od pierwszej minuty. Po prostu on dostanie szansę tutaj. E, ustawimy sobie to w ten sposób i zobaczymy, jak to wyjdzie. E, zabierzemy ze sobą także Kamarę? Nie, zostawimy sobie chociaż. Zabierzmy go ze sobą. Na ławce mamy wtedy Dandry Dybale. No nie, to musimy zrobić to tak. Znaczy ja zmienię całą trójkę ofensywną. Zróbmy tak. A czemu mówię, czy ja zmienię? No bo ten mecz symulujemy w rozbudowanej symulacji. Chciałbym zobaczyć, jak ta nasza Roma e, będzie śmigała. Chciałbym zobaczyć, jak ta nasza roga, Roma a, będzie wyglądała i liczę na to, e, że uda nam się tutaj rozprawić z e, bykami z Turynu i dostać do finału, e, jeśli chodzi o Puchar Włoch. No to byłby naprawdę fajny sezonik, e, jakbyśmy złapali Euro, Ligę Mistrzów i zdobyli puchar. To by było coś! I wchodzimy na fajny obrot od samego początku. Marcos Llorente e, zdobywa bramkę, bardzo cieszy e, wczesne trafienie i mam nadzieję, że uda nam się to utrzymać, e, bo pamiętajmy, no, no, no to tak naprawdę wynik tego meczu jest wynikiem dwóch meczów, bo tam mieliśmy równo, a tutaj Baro uciekł obrońcą, bałem się, że albo zgubił piłkę, albo został gdzieś tam wycięty, no z tego drugiego jeszcze nie byłoby tyle źle, złego. Że mielibyśmy e, chociażby czerwoną kartkę. Wydawałoby się, że to by było pewne, ale e, no, 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 cieszy zdecydowanie bardziej trafienie. Baru rozrzuca piłkę. Zalewski bardzo fajnie z pierwszej odegrał e, fantastyczne teraz wejście Kristante, e, ale niestety potem zakończone niepowodzeniem. E, no, już stara się Włoch odzyskać piłkę. E, wymagająca była ta sytuacja od niego, bo sporo musiał przebiec, e, ale na szczęście też no, no, poskutkowało to odbiorem. Może nie bezpośrednim przez niego, ale ta presja e, na pewno nie poszła na marne. Teraz Trzeba uważać. Akcja z prawej strony e, świetnie spina cola, ale mimo wszystko oni kontynuują ale zblokowane uderzenie i piłka wychodzi na aut bramkowy, dośrodkowanie, uderzenie, piękny musiał być to gol, buongiorno, no i niestety i e, niestety gospodarze łapią kontakt, niedobrze, mało gościnny ten Turyn, ale my mamy Baroła, e, my mamy Raspadoriego, my mamy Pelegriniego, który prawie dał nam tutaj znów dwubramkowe prowadzenie, może z rzutu rożnego coś się uda uszyć, e, nie, ale ważne, że piłkę zbieramy, jest Zalewski z zasystą kolejną e, w tym sezonie Raspador i e, strzela gola, e, więc naprawdę fajnie to wygląda. I muszę powiedzieć, no kurczę, że z tym Zalewskim, no to trzeba się po prostu zastanowić. No to jest właśnie wada takiego sezonu bez gry, e, kiedy my e, be, be, bez gry w Europie, kiedy nie ma wymuszonej tej rotacji, słuchajcie, bo przez to zwyczajnie nie mamy e, sytuacji, w której Ci piłkarze jakoś strasznie by się męczyli, więc ten jeden skład po prostu zostaje, ale trzeba przyznać, że ten nasz jeden skład naprawdę potrafi fajnie pograć w piłeczkę i wygląda to bardzo dobrze. Zrobimy jeszcze zmianę, bo mamy tutaj drobne zmęczenie już widoczne, więc Baroła przesuniemy sobie na środek i tu na prawą stronę D'Andrea dostanie szansę. Wolpato też wystąpi tu na spokojnie, natomiast wprowadzimy sobie tutaj od razu jeszcze Maggiore. Ale czy na pewno Maggiore? Bo widzę zmęczenie u Baldè, Więc nie wprowadzimy majorę tylko spinacola zejdzie tu I Orenta zejdzie na swoją ukochaną pozycję Pyk, Pellegrini Damy go niżej sobie tutaj eee. I tu Volpato A bo to jest SP, no to SP dostaniesz Trochę pozmieniamy ten skład, ale Koniec końców nie powinno być wielkiego problemu. E, dwóch młodych wchodzi, e, więc w odwodzie zostanie jeszcze Bowe, Maggiore i Kajki, z tych, których chcę wprowadzić. No chyba, że Kamara jeszcze powinien wejść. E, no ale to za dużo zmian będzie, więc trzeba się zastanowić. No nie, na razie zostawiamy to tak, e, więc zmiany się dokonały i zobaczymy, jak przełożą się e, na to spotkanie. No ciekawy jestem bardzo, e, czy ta młodzież będzie w stanie jeszcze jakoś powiększyć ten dorobek. No i Wolpato to robi. Bardzo szybko wpisuje się na listę strzelców e, młody Włoch. E, więc fajnie, że nasz e, młody tutaj dobrze e, od razu działa. E, I szuka, i szuka, i szuka tej gry. Wydawało się, że można było lepiej to wykończyć. Ale z, mam wrażenie, że on sam był zadziwiony tym, ile miał tutaj miejsca. I że tak łatwo e, przedostawał się między obrońcami. Teraz fantastycznie nasz Bramkarz. E, bo wydawało się, że Liwakowicz troszeczkę tutaj. E, Troszeczkę tu przesadził, ale na szczęście to wszystko po gwizdku, gwizdku więc, więc wszystko dobrze. Volpato! No, chłop to ma. No, chłop to po prostu ma. Drugi gol. Eee, my decydujemy się na kolejne zmiany, więc tak jak zapowiadałem, fajnie by było zobaczyć tutaj Bowę w podstawowym składzie. Zaprosimy go zatem tutaj. Eee, damy szansę Kamarze. Niech on się tu pojawi za Pellegriniego. I dasz radę? Dasz radę. Albo Maggiore nie wejdzie wtedy. No to Maggiore dostanie po prostu w meczu ligowym eee, szansę i tyle. Więc się, kończymy limit zmian, ale umówmy się, nie zakładam, żebyśmy mieli tutaj dostać pięć sztuk w ciągu tych kilkunastu ostatnich minut. Tym bardziej, że my się bawimy i Baru dorzuca kolejną bramkę. No naprawdę piękny mecz, piękny mecz dla naszej drużyny. Nic, tylko się cieszyć, bo, bo trzeba przyznać, że sytuacja wygląda tak, że po prostu bijemy ich łatwo, szybko i przyjemnie. Wręcz to może być jedno z największych zwycięstw na tym kanale w historii do jednego, jeszcze w starciu pucharowym z zespołem z tego samego poziomu rozgrywek, z zespołem, który w tych rozgrywkach wygląda bardzo przyzwoicie, no to coś takiego chyba nam się jeszcze nie przydarzyło i bardzo mnie to cieszy, że to jest taki pokaz e, dominacji, To ciekawe Marcos Jorent jest jedynym piłkarzem, który nie dał dubletu e, więc może mieć do siebie e, jakieś tam pretensje, ale już na pewno swojego drobku nie poprawi, no bo e, mamy go na ławce rezerwowych, teraz jeszcze ostatnia tutaj akcja jakiś, jakaś próba E, e, odebrania piłki, to się nie udało, ale wygrywamy i razem z Milanem e, meldujemy się w finale, zatem Derby de la Madonnina po raz kolejny w starciu, finau, e, w starciu pucharowym, e, po raz kolejny w starciu półfinałowym, e, no ale tutaj w tym świecie e, dla Milanu. E, Anderson został wypożyczony, to nas bardzo oczywiście cieszy, choć oczywi rzecz jasna jest on jeszcze z nami w klubie, no i co, szykujemy się do starcia z e, szykujemy się słuchajcie do starcia z Juventusem, no to będzie trudny mecz. To jakby tutaj jesteśmy tego pewni. Na ławce zacznie Maggiore. Zostaniemy przy tej jedenastce i zobaczmy. No niestety. No, no Juve to jest Juve. Zwycięstwo z tą drużyną będzie jeszcze przez długi czas dla nas naprawdę wielkim, e, wielkim problemem, szczególnie w tych symulacjach. E, więc nie udaje nam się dogonić w żaden sposób e, tego, jak oni się nazywają. Mila... E, Boże, Interu, no nie liczę na to, że Lazio się nagle też tak wysypie, nie? więc wydaje się, że Liga Europy będzie nam większym przeznaczeniem niż Liga Mistrzów. Jestem w stanie też to w miarę do, jakby zaakceptować, przyznam szczerze, e, bo no mamy jeszcze tutaj sytuację, w której możemy zdobyć Puchar, więc e, to połączenie jak na pierwszy sezon Busquetsa, Uważam, że jest połączeniem nielichym. E, I spoko. Więc co? Czekamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, gramy z e, Lazio. No, Derby Rzymu wygrane tutaj byłyby czymś naprawdę cudownym. No ale trzeba to zrobić, trzeba wygrać. A Lazio jest niesamowicie dysponowane w tym sezonie. I zobaczmy. Wygrywamy, odgryzamy im się za pierwszą porażkę. Powiedziałem, że ta porażka będzie nas naprawdę bolała, jeżeli nie skończymy nad nimi, ale tutaj przynajmniej jesteśmy w stanie ich ugryźć w ten sposób. No i gramy teraz, słuchajcie, z ostatnią pizą. Jeżeli jakimś cudem Inter przegrałby swoje mecze, no to jeszcze coś się tutaj może nam ciekawego urodzić, ale obawiam się. No nie, no nie mamy za dużo tych spotkań. Znaczy mamy jeszcze parę tych spotkań, bo jest Pisa, jest Frozinone, jest a, ten e, Atalanta. No może się Juventus gdzieś wykopyrtnie. Zobaczymy. Poczekamy. Ale my musimy trzymać koncentrację. E, my musimy tutaj do ostatnich sekund tego sezonu być skoncentrowani i gotowi e, wygrywać. I zobaczymy, czy to nam się uda. Dybala, Raspadori, Baro taki przód i z Pizą Wygrywamy Jorentę strzela, Dybala strzela Okej Okej, okay, okay, słuchajcie, teraz gramy w ogóle W finale Pucharu Włoch, więc e, To też jest wydarzenie, to też są emocje No ale patrzymy sobie e, Na tabelę Bo ta nas bardzo interesuje e, I seria, A Jak tam Inter 68 Oczek My mamy 69, ale oni, e, no niestety, cały czas. No, no, no muszą przegrać swoje spotkanie, żeby, żeby to, to, to nam się udało no dobra, szykujemy się teraz do meczu z Milanem to najbardziej istotne oferta prowadzenia Chilin jakoś średnio interesuje buskeca, bo ten skupia się teraz na starciu finału Włoch z Milanem, patrzymy na to spotkanie i zaczniemy je troszeczkę inaczej, a mianowicie Dybala znów odpocznie, Zalewski od pierwszej minuty Maggiore dostanie szansę chociaż nie, Cristante dostanie szansę Pelegrini tutaj, zabierzemy ze sobą kamarę. no i jesteśmy gotowi, słuchajcie, jesteśmy gotowi na to spotkanie, zastanawiam się, czy chcemy tego Beltrana brać za kogoś i weźmiemy może go za tego D'Andrea tym razem, a ten D'Andrea dał dobrą zmianę, ale uważam, że on może się, bardziej się ten Beltran może przydać ten raz. Tak zrobimy, tak zrobimy. Uważam, że to może być ten jeden mecz, w którym on naprawdę będzie przydatny. No jara ucho czy od pierwszej minuty. To jest finał. Damy go od pierwszej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, Dybala jako Joker to jest idealne wejście, więc jakby na spokojnie e, też trzymam za zanadrzu Argentyńczyka. No i zobaczymy my na, e, dzia, e, my na Rosso, my na Rosso. W zasadzie to stro, w, stro, w, stro, w strojach dżal, dżal, e, znaczy Rosso dzialik, czy raz e, dzial Rosich. E, tak czy siak, oni w takim. Kolorze... Mm. No no nie za ładnym, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało te strefy w rzeczywistości są całkiem przyzwoite, nie będę ukrywał, ale te krupeczki wyglądają słaba. my zaczynamy mocno od uderzenia Raspadoriego, ale niestety nie udało mu się wpakować piłki do siatki, Zalewski, Zalewski teraz, uderzenie jednak Zalewskiego zablokowane obserwujemy, co się tutaj wydarzy, no oni są groźni na każdej pozycji, kiedy spojrzymy na te nazwiska, to wygląda naprawdę genialnie, ale my mamy Zalewskiego w polu karnym, który nie wykorzystuje swojej sytuacji na ale zobaczcie, meniał Florencji co prawda nie wygląda najmocniej. I to jego stroną gnają te wszystkie nasze ataki. Bo to prawa strona e, obrony e, Rossoneri wygląda tu dużo gorzej. E, poza tym Rudiger, Tomori, Guerreiro, e, Charles de Ketelar, Tonali, Kamada, González, Kunia, Leao. Oni naprawdę mają mega solidną pakę. Ale teraz Zalewski urywa się tą e, lewą stroną. Zalewski do grani jednak nie najlepszej I trzeba uważać, żeby nas nie złapali na tych bokach. González, Kunia, Leao. To są chłopaki, które mają naprawdę niesamowity gaz. E, ale teraz e, jest okazja. Dla Baroła, nie wykorzystał. Świetna piła od Jorentę. Dobra, zbiera to Zalewski. E, Pellegrini. Jest okazja, uderzenie. Zablokowane tych okazji, e, szans na zdobycie gola, było naprawdę dużo. Żadnej nie wykorzystaliśmy i obawiam się, że z tak pragmatycznym, dobrze poukładanym zespołem, jak Milan, to się może zemścić. Ale w końcu e, mamy piłkę w siatce Raspadori. E, fantastyczną wywołujemy tutaj presję na rywalach. I koniec pierwszej poł połowy. Raspadori z arcy istotnym e, golem. Jak na razie nie chcę zmieniać. Jak na razie trzymamy to, co zaczęło to spotkanie, bo wygląda to nieźle. Jeżeli ktoś miałby zmieniać, to nasi, nasi rywale i oni to robią. Na boisku pojawiają się dwie szokujące postacie. I tak jak fakt tego, że Serge Gnabry gra w Milanie, no może poza tym, że jest rezerwowym, to raczej nie dziwi, no bo to jest człowiek, który w tym mieście odnalazłby się fantastycznie. Tak to, że Romeu Lukaku Interista pojawia się w koszulce Rossoneri, No to jest naprawdę wydarzenie. Ale teraz wydarzeniem może być też rajd Nikolo Zalewskiego, który zrobił sobie miejsce na stronie, i dzięki temu mieliśmy okazję. Jeszcze Zalewski oddaje strzał Pelegriniego, jednak zablokowany. I niestety teraz trzeba uważać, bo ta sytuacja e, zaczyna wyglądać bardzo groźnie. No i na szczęście nad bramką Serge Gnabri. Robimy zmiany. Te boki defensywy ewidentnie powoli odstają e, fizycznie. Zatem. Spinacola, zmienicie z Jorentę i tu zobaczymy sobie Maggiore oraz na lewą stronę chciałbym zaprosić Kajkaja No tak średnio bym powiedział, to nie jest w ogóle pozycja dla niego. zatem balde będzie tutaj grał dalej. Eee, czy chciałbym coś jeszcze zrobić? Na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie, bo nie wygląda to źle. E, chyba, że chcielibyśmy dodać impuls do środka I damy ten impuls i Volpato Czemu on? No bo pamiętamy wszyscy tę zmianę, którą dał w meczu z Torino e, Więc liczę na to, że młody e, pokaże się tu z dobrej strony Na razie wygrywa głowę, dzięki czemu jesteśmy w stanie tutaj Zaaranżować kolejną akcję w ofensywie, ale bardzo duży błąd Balde Który teraz musi gonić, bo opuścił pozycję Tamta strata może być brzemienna w skutkach i jest Romeo Lukaku zdobywa bramkę na 1 do 1 no niestety, to był błąd młodości, ale Andro Balde fatalne wybrał rozwiązanie sytuacji i źle to wyszło, ale teraz Zalewski ze świetną piłką, która niestety nie kończy w siatce. Mike Menią. jedna z jego wielkich, historycznych interwencji, ale walczymy z tym Milanem, który idzie po Mistrzostwo Włoch e, w tym starciu pucharowym jak równy z równym i to jest dla mnie bardzo e, budujące. Teraz przejmujemy piłkę, zagranie do Wolpato, młody! Si! Ależ to zrobił ten dzieciak, no i czas e, nas Zmiany i zrobimy te zmiany. E, zmienimy Kristantę e, z Pellegrinim. E, ustawimy sobie granie defensywne, bo będziemy teraz grali za istę defensywnie. E, I. W sumie nie, no po prostu przejdziemy do takiego układu, gdzie Wolpato będzie grał sobie tego napastnika e, środkowego. No, schodzimy do autobusu. Wielka sorry, no ale trzeba to zrobić. E, I tu zaprosimy sobie Krystantę do bloku defensywnego, a za Pellegriniego defensywny Kamara, e, nasz zadaniowiec, pojawi się na boisku. Nie wprowadzam Dybali od pierwszej minuty, a może powinienem, i znaczy jeszcze na te ostatnią minutę, a może powinienem i zrobimy to. E, Baroł zejdzie. E, Zalewski jest lepszy na, to, na tego lewego pomocnika, więc tak. Wolpato. Na tego prawego pomocnika, tu i tu Dybala e, na desant, więc w ten sposób. No i tylko prawa strona tu jest problemem. Mamy Maggiore, tu, więc tu Jorrentę, e, więc jesteśmy gotowi. No Jorrentę raczej wie, jak będzie trzeba bronić w tym niskim bloku, e, więc dokonujemy tych zmian. I mam nadzieję, że te ostatnie minuty uda nam się tutaj fajnie e, wytrzymać. Chociaż oni rozpoczynają i interwencja Liwakowicza ratuje nas w tej sytuacji. Dośrodkowanie, e, wybita ta piłka, i my. Przechodzimy na boisko, bo to jest chyba ostatni gwizdek arbitra, tak jest, więc mam nadzieję, że złapałem moment, w którym jeszcze gra czuje, że wygrywamy w finale i powinniśmy zobaczyć tutaj fetę mistrzowską. Tak też raczej się wydarzy. Eee, trochę zwiesiła nam się kamera. Ale poczekajmy. Może nic złego nie będzie. Bo chciałbym kliknąć X, ale boję się, że stracimy fetę mistrzowską. O, łamek sekundy się spóźniłem. Dobra, kliknę może ten x. Albo poczekajmy chwilę, bo jakieś ruchy się dzieją I zobaczymy, zobaczymy, czy tu będzie feta. Liczę na to oczywiście bardzo, ale... Czekamy. Czy coś tu, czy coś się tutaj stanie, czy coś się tutaj wydarzy? Niestety nie. Po prostu ja nie kliknęłem X, a to się samo wydarzyło. O dobra, słuchajcie, to jest nieistotne. Ważne jest to, że wygrywamy Puchar Włoch. E, to jest pierwsze trofeum dla Busquetsa prawda? W karierze trenerskiej, więc myślę, że jeszcze wygrany z mistrzem e, no musi smakować przepięknie. I Busi e, ustawia się na ściance do wywiadów. Na pewno tutaj on z takim doświadczeniem. Eee, musi być świadomy tego, że my musimy tutaj stay humble, e, bo warto by było jeszcze powalczyć o tę Ligę Mistrzów przez Ligę, prawda? E, więc na tym nam naprawdę zależy. E, no ale ważne, że atmosferka w zespole super e, i, i to wygląda naprawdę dobrze. No, rozmawiamy o Romeu Lukaku. E, ciekawy jestem, na jakiej zasadzie on trafił do e, Milanu. Czy to transfer definitywny, czy to wypożyczenie? Tego nie wiem. Wiem jedno. Po takim zwycięstwie e, chcemy tutaj e, dnia Wolnego dla naszych podopiecznych i mam nadzieję, że to będzie dzień wolnego, ale to nie będzie czas utraconej koncentracji, że to pozwoli im jeszcze myśleć o tym, że walczymy tutaj w lidze na ostatnich metrach z Interem. Zalewski dostaje propozycję z BVB, odrzucam ją. Zalewski chciałbym, żeby został i zależy mi na tym żebyśmy mogli z nim w przyszłym sezonie jeszcze tutaj postarać się coś wywalczyć, bo on naprawdę w tym ostatnim czasie zaczął wyglądać lepiej. Te oceny też wyglądają lepiej, tylko trzeba znaleźć dla niego pozycję. Ja zastanawiam się, czy my nie powinniśmy poszukać dla niego pozycji zamiast Pellegriniego. Tylko to zajmie bardzo długo czasu. I to jest ten problem. Dajmy go na tego lewego skrzydłowego może, choć to też nie będzie krótki proces. No nie będzie I to jest ten problem, że, że On przez to, że był tym wahadłowym No ma fatalną pozycję, nie No nic, zostawimy go Zobaczymy, czy nam się to uda Trzymajmy go sobie tutaj na razie eee, Gramy z Frozenon. 19 zespół w tabeli, oni też mają o co walczyć Ale my eee, no, no wyjdziemy po prostu takim składem, który powinien Ich zmieść z plansze, proszę Wygrywamy Raspadori, Maggiore, Araujo Wynik otworzył Barrow, pięknie, pięknie, pięknie Naprawdę jest się z czego cieszyć, bo to było mega ważne zwycięstwo i zobaczmy przed ostatnim meczem w sezonie, jak to będzie wyglądało, ale jeszcze Valentini chce odejść, to jest bramkarz, który nie ma perspektyw, to odejdziesz szybciej niż się spodziewałeś, czy my możemy tu zrobić jakieś zmiany, no poczekamy aż Rosji to skończy, no i tabela jest taka, że Lazio się żyło totalnie, bo mieli gigantyczną przewagę nad nami. Wypadło poza tę czwórkę, więc słuchajcie, musimy wygrać za Talantą Bergamo. Jeżeli to zrobimy, to Roma po zdobyciu pucharu zagra w Lidze Mistrzów. No to to jest całkiem przyjemna sprawa. To by był naprawdę sezon fantastyczny. To tak naprawdę byłby sezon e, w, w tych realiach idealny. W sensie, bo na mistrzostwo jeszcze nie ma potencjału. E, no, powiem szczerze, to by było coś. No, szykujemy się w takim razie na to spotkanie. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało. Tutaj również rozbudowana sy sy symulacja będzie grana, bo tego potrzebujemy. E, zabierzemy ze sobą kamerę. Czy ktoś. Czy Beltranskim wygra tutaj wyścig? Nie, e, tak to zostawimy. E, no to co, przechodzimy do tej symulacji. E, no i mam nadzieję, że uda nam się tutaj wygrać. No Byłoby pięknie, byłoby cudownie, ale czy tak będzie, tego nie wie nikt. My oczywiście w tych swoich czerwonych strojach i na Stadio Olimpico możemy wygrać e, awans do Ligi Mistrzów, a zaczyna nasz kapitan Pellegrini. Ależ to zrobił, kapitano. E, to mi się podobało. I to był naprawdę solidny początek. Czekamy w takim razie na kontynuację, żebyśmy byli w stanie tutaj to utrzymać. Świetnie, Baldę. Wygrywamy tę piłkę. Cristante Kristante. Cały czas on przy piłce, ale potem złe rozwiązania. Szkoda, gdzie? Tak, dobrze. Cristante dobrze, dobrze, dobrze. Już myślałem, że się pomyliłem w nazwiskach, ale nie. Teraz mają akcję z lewej strony. Trzeba uważać. No i to uderzał Belotti Naprawdę nieźle mógł wykorzystać tę sytuację. Na szczęście pamięta, skąd przychodził do Atalanty. E, trzeba uważać e, Na przedpolu, świetnie wyczyszczona sytuacja e, Ucieka tam już Dybala, ale e, Spóźnione byłoby to podanie, już byłby spalone Ale słuchajcie, tu nic się nie spóźniło Tu nic nie zagrało źle e, e, Pellegrini ciągnie nas do ligi mistrzów. Po prostu bierze tę drużynę i mówi: tu strzelę, tobie dam i wygrywamy już 2 do zera z Atalantą. Bergamo, no czego chcieć więcej? Naprawdę wygląda to bardzo dobrze e, i ten zespół e, świetnie, świetnie się tutaj prezentuje i się okazuje, że Alejandro Balde e, nie wybrał gorzej niż do Milanu e, tego kierunku. No bo e, zobaczcie, że e, zawodnik, który prawie zaliczył asystę teraz przy tej akcji Pellegriniego, e, no przychodzi, zdobywa trofeum e, i i będzie w Lidze Mistrzów, jeżeli to gramy. A zresztą trzeba zobaczyć, czy to Milan jest pierwszy, czy drugi. Bo tam nie zwróci... patrzyłem tylko na punkty, nie zwróciłem uwagi, bo jeżeli Milan w ogóle by nie wygrał, to taki Balden, no to tutaj naprawdę dokonał fajnego wyboru. A teraz widzimy tego Baroła, który ucieka. Jednak ciężko było mu zagrać piłkę na początku, ale teraz dostał ją pod swoje nogi. Słuchajcie, trzeba, powiem szczerze, zrobić jedną rzecz: zastanowić się nad tą drużyną w przyszłym sezonie, bo taki Baroł, czy ktoś inny może dostać oferty. I tu będzie trzeba mieć plan na to, za ile Mogą ci zawodnicy odejść, bo na pewno jednej gwiazdy trzeba będzie się pozbyć. Jeden transfer 100-milionowy będzie musiał się nam przytrafić. Pytanie tylko, kto to będzie. Na razie wychodzi, że Liwakowicz jest niezłym nabytkiem, bo świetnie tutaj popracował. Zobaczmy, ale niestety już z tym od tego nie mógł sobie poradzić. No i czekamy na. To co się tutaj nam dalej wydarzy, czy będzie szansa jeszcze jakaś dla Baroła? Jeżeli by zdobył hat-tricka, to od razu chłopaka zmieniamy. Eee, a teraz jest Balde, 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 ale zablokowany. Dobra, robimy pierwsze zmiany. Więc Barrow zostanie na środku, Raspadori zejdzie i na lewą stronę zaprosimy sobie na razie Zalewskiego, żeby tutaj ewentualnie miał mecz pożegnalny, chociaż ja liczę na to, że to nie jest pożegnanie Nikoli. Wybita ta piłka, zatem czas na rzut rożny. Dybala do środkowu, jeee, Barrow był blisko, ale nie zdobył gola Dybala. Drugie dośrodkowanie, niestety tym razem nikt nie był w stanie uderzyć, ale Dybala znowu z piłką, ależ to dogranie do Pelegriniego. Ojoj, no e, Zalewski do Dybali, Dybala do Pelegriniego. E, no i mamy Ligę Mistrzów, kolego. I zobaczcie, no to zwycięstwo koniec końców: Lazio, e, Na początku przygody Busquetsa nic nie znaczy, niczym nie świadczy, bo to my skończymy nad Lazio, To my wygraliśmy w ostatnim starciu e, też wysoko, i, i to wygląda naprawdę pięknie. E, to wygląda naprawdę doskonale. Teraz świetnie Liwakowicz, ale robimy zmianę. Baldez zmęczony, e, i tu zaprosimy na tę lewą stronę. E, Kajkaja zostanie tutaj. Jako lewobrońca. Spinazzola zmieni się z Jorente i tu zaprosimy sobie Majore. Baroła chce zostawić. Więc tu Wolpato zadybalę. Albo nie zadybale. Ale zagramy ofensywnie. Możemy to zrobić, więc fajnie też by było po prostu zaprezentować tutaj przyszłość yy, kibicom, yy, więc w ten sposób to zrobimy yy, i te dwie zmiany tutaj i baru do końca, więc yy, pokażemy Kaikea, Dandre, Wolpato, yy, więc też młodzież się pojawi, no już słuchajcie na tym etapie no to jest bardziej niż pewne, że wygramy te zawody, więc yy... Więc na spokojnie, no, na spokojnie, no jak oni tak doświadkowują, no to o czym my mówimy w ogóle. E, zatem obserwujemy tę sytuację, e, jak to się poukłada. Teraz e, też ci młodzi chcą się pokazać na Olimpico, prawda? E, czują, że to jest koniec sezonu, więc chcą zabłysnąć. I na przykład Chris ma to gdzieś bierze piłkę, jedzie sami strzela gola. Po prostu stwierdzę, e, 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 tranquillo ragazzi, tranquillo, jeszcze. Jeszcze nie mam gola w tym sezonie. Więc to będzie moja brama, tak? I, i, i tyle. E, pięknie, pięknie. Fajna zabawa. E, niestety Volpato pospieszył się z tym wypadem za linię e, rywali, ale ważne jest to, że e, mamy to 5-1 i, i wygląda to świetnie, słuchajcie, ale też niesamowite dla mnie jest to, jak dużo meczy wygrywamy wysoko w tych symulacjach. To jest bardzo ciekawa sprawa, e, że teraz naprawdę tak to żre. Ja nic nie zmieniałem, nic nie grzebałem, e, a wygląda to tak, jakbyśmy tutaj grali naprawdę z ułomkami, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, zresztą możemy zobaczyć jedną rzecz, a mianowicie ustawienia gry, czy coś się zmieniło no nie, no Ultimate, cały czas jest Ultimate, tutaj się nic nie wydarzyło, więc po prostu nam dobrze idzie, po prostu e, wygląda to świetnie e, ja jestem z tego powodu naprawdę zadowolony, bo kończymy ten sezon z awansem do Ligi Mistrzów tak, Milan przegrał ten, ten bój kończymy ten sezon z, na podium Serie A z awansem do Ligi Mistrzów nad Lazio z Pucharem Włoch w rękach Więc czego chcieć więcej Jeszcze wygrywamy z tym Interem na ostatnich metrach To jest piękne zakończenie Tego sezonu uważam Ale już teraz trzeba myśleć o kolejnym No bo niestety trzeba się zastanowić Jak ta drużyna wygląda jakościowo Pod względem rywalizacji w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów I ja nie jestem do końca przekonany Czy tej jakości będziemy mieli wystarczająco dużo Plus No przede wszystkim e, Będzie tutaj problem z, e, e, z, Nie tyle z pieniędzmi tylko z tym, że ktoś będzie na pewno musiał odejść po takim sezonie. Więc trzeba będzie to wszystko ogarnąć i ogarniemy to w kolejnym odcinku. Za dziś bardzo wam dziękuję. No to był dobry sezon.